Kochani, braterstwo, Panu naszym Jezusie Chrystusie, szczególnie ten tekst dzisiaj odczytany, manny, tym bardziej powoduje we mnie jakiś dodatkowy taki stres, że wszystko, co będzie mówione, wszystko, co będziemy rozważać, aby to było zgodne z wolą Pana i aby nam wszystkim przynosiło zbudowanie. Przede wszystkim dziękuję, drodzy braterstwo, za zaproszenie, za to, że wspólnie możemy rozważać tutaj Słowo Boże. Bardzo się cieszę z tego faktu. I chcę powiedzieć, że kiedy brat Zbigniew do mnie zadzwonił, z tej rozmowy wywnioskowałem, że braterstwo bardzo lubicie muzykę. Wywnioskowałem z tego, że bardzo lubicie pewien szczególny instrument. Że bardzo lubicie na nim grać i co najważniejsze, umiecie na nim grać. O czym mówię? Mam na myśli harfę, o której mówi Słowo Boże w psalmie 144, wersecie 9, gdzie psalmista mówi o graniu na harfie i 10 strunach tej harfy. 10 strunach, czyli 10 głównych doktrynach biblijnych, naukach, które płyną właśnie ze Słowa Bożego. I tak jak brat Zbigniew mi przekazał, życzenie braterstwa jest, abyśmy dzisiaj rozważyli temat dotyczący stworzenia, a więc jedna z tych głównych nauk biblijnych. Stworzenia, więc temat, który dzisiaj rozważymy, to stworzenie, czyli twórcze dzieła Pana Boga. Stworzenie, czyli twórcze dzieła Pana Boga. Będziemy wspierać się prezentacją małą, którą przygotowałem w tym zakresie. Będziemy odczytywać teksty Słowa Bożego. Bardzo proszę, abyśmy śledzili wspólnie, rozważając te teksty, abyśmy je wspólnie mogli przeanalizować i dociekać, co jest prawdą i czy to, co będziemy przedstawiać, rzeczywiście jest prawdą. Będziemy się posiłkować myślami także i naszego drugiego pastora Russella Johnsona, a więc myślami, które w tamtych czasach funkcjonowały i pewne rzeczy, które zaktualizowane zostały także i w kontekście dzisiejszych czasów, dzisiejszej wiedzy, którą posiadamy dotyczącej wszechświata i innych rzeczy. Temat ogólnie ten stworzenie będziemy rozważali przez całe dzisiejsze nasze spotkanie. Podzieliłem go na dwie części. Pierwsze to jest taki wstęp do rozważania na temat procesu stwarzania. Dlaczego procesu za chwilę wyjaśnię. Natomiast druga część naszego tematu, druga część naszych rozważań będzie to głównie dotyczyła stworzenia, czyli tych 6 dni epokowych, o których czytamy w Słowie Bożym. Drodzy braterstwo, wszystko czego dotykamy, wszystko czego byśmy się nie dotknęli, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, drzewo, kwiatuszek, listek, trawka, powietrze, wszystko dookoła, co nas otacza, daje nam podstawę do myślenia i zastanawiania się, czy to wszystko stworzyło się samo. Czy to wszystko powstało samo z siebie? Czy może jest ktoś inteligentny, czy może jest ktoś wielki ponad tym wszystkim, który dokonał stworzenia tego wszystkiego? Czy jest ktoś, kto najpierw zaplanował pewne dzieło w stosunku do ziemi, w stosunku do człowieka, tak jak projektant tworzy projekt? Czy jest ktoś, kto następnie przygotował materiał do realizacji tego projektu, który wcześniej został zaprojektowany? A więc przygotował budulec, przygotował materiał, pewne składniki, czynniki, aby wybudować ten element, ten projekt. A także zapewnił pewne istoty, ludzi do tego, aby zrealizować ten projekt. Czyli pracowników, dzisiaj tak powiemy. Pracodawca zatrudnia kierowników, innych pracowników, majstrów, budowlańców, po to, żeby oni wszyscy pracując nad jednym dziełem dokonali czegoś wielkiego. Stworzyli, wybudowali coś nowego. Przeczytajmy sobie na wstępie kilka wersetów Słowa Bożego, które wskażą już nam na wstępie, kto jest autorem tego wielkiego dzieła. A więc przeczytajmy Księgę Psalmów, 33 rozdział, werset 6 i 7. Księga Psalmów, 33 rozdział, werset 6 i 7, pokazujący, że to nikt inny, jak nasz wielki Pan Bóg, stworzył wszechświat, stworzył niebiosa i ziemię. Psalm 33, 6 i 7. Będę czytał z różnych tłumaczeń, dlatego też czasami one będą różne od tych, które braterstwo macie w swoich rękach. Słowem Pana uczynione, Pana Boga, słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby wstąpi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanu. No nikt inny, jak właśnie nasz dobry Pan Bóg. To był tekst z Nowego Przekładu Biblii Warszawskiej.
Inny tekst z Księgi Hioba, 9 rozdział, werset 8 i 9. Hioba, 9 rozdział, werset 8 i 9 pokazuje, że to Pan Bóg stworzył gwiaździste niebo, które jest nad nami. Hioba, 9 rozdział, werset 8 i 9. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i gwiazdozbiór południa, czyli różne konstelacje gwiazd, które są nad nami. Dalej, Pan Bóg stworzył i uporządkował ziemię. Czytamy także o tym w Księdze Hioba, 26 rozdział, werset 7. Księga Hioba, 26 rozdział, werset 7. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Ziemię zawiesza nad nicością. W całym wszechświecie ziemia jest tylko, jak zobaczymy, pewną zawieszoną kuleczką, można by powiedzieć. Hioba 26 rozdział, werset 7. Pan Bóg stworzył także człowieka. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżesza, 4 rozdział, werset 32. 5 Księga Mojżesza, 4 rozdział, werset 32. Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan Bóg... Przepraszam, źle czytam. 5 Mojżeszowa, 4 rozdział, werset 32. Tak. 4:32. Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka, i od krańca aż po kraniec niebios, czy stało się już coś tak wielkiego, albo czy słyszano kiedyś o czymś podobnym, żeby Pan Bóg dokonał takiego dzieła? Możemy czytać w Biblii, że Bóg jest twórcą roślinności, że Bóg stworzył i stosuje prawa natury. Przeczytajmy sobie jeszcze jeden werset, Księga Hioba, znowu 28 rozdział, wersety 23-26. Księga Hioba, 28 rozdział, wersety 23-26. Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę, bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy, wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował. I rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. A więc Pan Bóg stworzył także prawa natury. To jest tylko kilka wersetów, które odczytaliśmy. Jeżeli ktoś chce, na przerwie mogę podać ich jeszcze co najmniej 50 więcej, które mam tutaj zapisane i wiele, wiele innych, które w Słowie Bożym występują. Ale podstawą do naszych dzisiejszych rozważań będzie pierwsza Księga Mojżesza, która opisuje stworzenie nieba, ziemi, stworzenie człowieka, stworzenia całego wszechświata. Pierwsza Księga Mojżesza, werset pierwszy, pierwszego rozdziału, mówi nam bardzo znamienite słowa i myślę, że wszyscy, zarówno ci, którzy czytają Biblię, jak i ci, którzy za wiele z Biblią nie chcą mieć każdego dnia do czynienia, znają te słowa. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Co kryje się pod słowem stworzenie w tym wersecie? Słowo to występuje tutaj w dwóch znaczeniach. Pierwsze znaczenie słowa stworzenie to jest proces, to jest działanie. Czyli Bóg stwarzając coś posługuje się pewnym procesem, pewnym działaniem. Drugie znaczenie stworzenia, słowa stworzenie, to jest pewien produkt tego działania, tego procesu. I widzimy to właśnie w pierwszej Księdze Mojżesza, pierwszy rozdział, który odczytaliśmy. Na początku stworzył Bóg, stworzył w znaczeniu procesu, czyli pewien proces Pan Bóg przeprowadził, pewne działanie w stosunku do pewnych rzeczy, a następnie, co jest dalej napisane, że stworzył niebo i ziemię. I stworzone niebo i stworzona ziemia były produktem tegoż procesu, tego działania wcześniejszego Pana Boga. Różne denominacje określiły taki proces, takie działanie jako stworzenie wszystkich rzeczy z niczego. Nie było nic, była pustka i nagle Pan Bóg coś stworzył. Taka definicja jest fałszywą, gdyż jest ona po prostu sprzeczną z Biblią.
która podaje swoją definicję stworzenia jako procesu działania, ale także produktu jako efektu tego działania. Jest to innymi słowy tworzenie czegoś nowego, czegoś wielkiego, czegoś wspaniałego, ale z wcześniej istniejących substancji. Przekonamy się o tym z dalszych naszych rozważań. W języku hebrajskim występuje tutaj czasownik bara, a jego greckim odpowiednikiem jest ktizo, które wyjaśniają właśnie definicję stworzenia. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, też z uwagi na ogrom materiału i ograniczoność czasu. W związku z tym powiemy, że to słowo bara oznacza stwarzać. Jednym ze znaczeń słowa bara hebrajskiego znaczy stwarzać. I ono jest użyte właśnie w tych naszych rozważanych tutaj tekstach. W tej pierwszej księdze Mojżesza, pierwszy rozdział, werset pierwszy. W Biblii występują teksty, które nie określają jednoznacznie znaczenia słowa bara, ale są też takie, które jednoznacznie na to wskazują, że bara oznacza stwarzać. Że bara oznacza pewien proces, pewne działanie, ale także stworzenie jakiegoś produktu tego procesu. I możemy podać przykłady. Pan Bóg uczynił Adama i Ewę, Adama, zacznijmy od Adama, Pan Bóg uczynił Adama z czego? Z prochu ziemi. A więc było coś, z czego doprowadził Adama do życia. Ewę zaś stworzył z czego? Wyciągając żebro Adama i też dostarczając dodatkowych elementów minerałów. Czyli wcześniej te rzeczy musiały istnieć, aby Ewa mogła zacząć żyć, funkcjonować. Wieloryby, ptactwo, wszystkie stworzenia wodne zostały stworzone z wody i jej składników, z połączenia tychże rzeczy. Oczywiście także z zasadą życia. Do tego musiała być zasada życia. I o tym czytamy w pierwszej księdze Mojżesza, pierwszy rozdział, werset 21, który też będziemy jeszcze rozważać później. I stworzył Bóg wszelkie potwory, wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. A więc też zostało to stworzone z pewnych elementów, materiałów, substancji, które wcześniej istniały. Kiedy Słowo Boże w Księdze Amosa, 4 rozdział, werset 13 mówi, że Bóg stwarza wiatr, Tak Słowo Boże mówi, że Bóg stwarza wiatr. Wiemy, że zazwyczaj tworzy go przez łączenie powietrza z gorącym lub z zimnym. Tak więc nie powstaje ten wiatr z niczego. To nie jest coś, co powstaje z niczego. Lecz powstaje on z powietrza, zazwyczaj łączonego z gorącym lub zimnym. Gdy mówi się, że Bóg stwarza wodę, i o tym czytamy w Księdze Psalmów, 148 rozdział, werset 4 i 5, sobie odczytamy te wersety. Psalm 148, rozdział, werset 4 i 5. Chwalcie go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone. On rozkazał i zostały stworzone te właśnie wody. A więc gdy czytamy, tak jak przeczytaliśmy, że Bóg stwarza wodę, z pewnością nie należy tutaj rozumieć, że tworzy tą wodę z niczego. O, już jest woda. Nie. Ale jak dowodzi nauka, bo to dzisiejsza nauka także tego dowodzi, że woda powstaje z połączenia dwóch gazów, tlenu i wodoru. Tlen i wodór połączone ze sobą, te dwa gazy, powodują, że powstaje woda. Tekst odczytany z Psalmu 148 dowodzi, że użycie w nim tego słowa bara, czyli stwarzać, stwarza wodę, dotyczy zarówno wody, jak i ciał niebieskich, ponieważ woda powstaje poprzez odpowiednie połączenie gazów. I tutaj powiedzieliśmy tlenu i wodoru. Właściwym zatem jest wniosek, że tak jak woda nie została stworzona z niczego, i podaliśmy też inne przykłady dotyczące Adama, Ewy, wiatru, innych rzeczy, tak, które nie zostały stworzone z niczego, ale z gazów, tak niebiosa również zostały stworzone z gazów. To jest wniosek, który możemy wyciągnąć na podstawie naszych dotychczasowych rozważań. Tak więc możemy rozszerzyć wniosek, że Ziemia została pierwotnie stworzona także z gazów. Odpowiednikiem słowa hebrajskiego bara, który tutaj rozważamy, o którym mówiliśmy, jest greckie słowo ktizo,
które właśnie występuje także w Nowym Testamencie i też wskazuje na stwarzanie, stwarzać coś. Doprowadzać do istnienia z elementów już wcześniej istniejących, z substancji. I w taki sposób możemy czytać w Nowym Testamencie o stwarzaniu człowieka i zwierząt. Możemy czytać o stwarzaniu Kościoła jako nowych stworzeń. Nowe stworzenia też się nie wzięły z niczego, też się nie wzięły z powietrza. Nowe stworzenia powstają poprzez połączenie boskiego słowa i ducha, które tworzą zasadę życia nowego serca i umysłu. Tak? I to w końcu ostatecznie doprowadza do stworzenia, do powstania właśnie tegoż nowego stworzenia. Wszystkie rozważone teksty, nie będziemy ich więcej podawać, bo też nie ma na to czasu i nie o to chodzi, żebyśmy w tej chwili udowadniali, co znaczy bara i ktizo. Nas interesuje temat stworzenia. Wszystkie rozważone teksty, przykłady dowodzą, że bara i ktizo nie oznaczają czynienia czegoś z niczego, ale stworzenie czegoś z wcześniej istniejących substancji. I tę definicję musimy zapamiętać, bo ona jest podstawą, wyjściem do naszych tych rozważań. Co obejmowało swoim zakresem stworzenie przez Pana Boga? No bo już powiedzieliśmy, że Pan Bóg stwarzał, ale co to obejmowało? Stwarzanie wystąpiło w dwóch sferach bytu. Jedną z nich była sfera ducha, a druga sfera materii. Czyli Pan Bóg stwarzał i doprowadzał do istnienia pewne rzeczy, pewne istoty w sferze ducha, ale także w sferze materii. W sferze ducha stwarzanie jako akt doprowadziło do powstania świata duchowego, które ostatecznie było zamieszkałe przez istoty duchowe, jak sobie jeszcze powiemy, dla których istnienia materia nie jest potrzebna. Dla istot duchowych materia nie jest potrzebna. To ciało, tak, pożywienie, napój, inne rzeczy, one nie są potrzebne tak jak dla człowieka. Istnienie świata duchowego jest oczywiste dla wszystkich ze świadectw Biblii. I myślę, że nikt tego nie podważa. Dla wszystkich tych, którzy mieli kontakt z istotami duchowymi i świadczyli o tym. Tak? Są istoty, osoby w Słowie Bożym, które opowiadają, mówią, że przyszedł do nich anioł, że ukazał się im anioł. Tak? A więc istoty duchowe, te, które w jakiś sposób przybierały postać materialną, fizyczną, lub też poprzez słyszalny głos, lub we śnie, lub w inny sposób. A więc mamy dowiedzione, że istoty duchowe istnieją. Ten świat duchowy jest, funkcjonuje, istnieje. Co więcej, jest to potwierdzone także przez doświadczenia wszystkich wiernych dzieci Bożych, o których właśnie czytamy w Słowie Bożym. W sferze materii stwarzanie jako akt doprowadziło do powstania świata materialnego, ożywionego i nieożywionego. To, co powiedzieliśmy na początku, wszystko to, co nas otacza. Wszyscy my, którzy istniejemy, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy, wszystkie rzeczy, których się dotykamy, które są, to wszystko jest światem materii. To wszystko zostało także stworzone lub wyprodukowane, stworzone z pewnych substancji, które już wcześniej istniały. Tak jak ta mównica została stworzona także przez kogoś, tak? Z czego? Z elementów drewna, tak? Z elementów kleju, gwoździ, śrub i innych rzeczy. Tak? A więc to zostało stworzone. Z jakich substancji została stworzona sfera ducha, a z jakich sfera materii? Jakie relacje między tymi sferami występują? Krótko, powiedzmy sobie o tych dwóch sferach. Co do sfery ducha, nie wiemy, ile jest substancji duchowych. Nie wiemy, w Słowie Bożym one nie są zapisane. Nikt z ludzi istniejących tutaj na ziemi nie jest w stanie tego określić. Nauka tego nie jest w stanie dowieść na obecną chwilę. I myślę, że nie wiem, czy kiedykolwiek poznamy tak naprawdę do końca sferę ducha, z jakich ona substancji czy też elementów się składa. Niewiele wiemy zatem o tym świecie duchowym. Znamy jednak niektóre substancje duchowe, których przykładami są ogień, ciepło, elektryczność, promienie magnetyczne, eter, radio, światło, zasada życia. Dla przykładu, najniższa ranga istot duchowych, zwana aniołami, w wąskim tego słowa znaczeniu oczywiście, jako różna od cherubinów, serafinów, księstw, zwierzchności, mocy i państw, bo to są wszystko różne rangi tych istot duchowych, które występują w Słowie Bożym, jest w Biblii określana jako posiadająca ciało ognia.
Czyli jest powiedziane w Biblii u Żydów 1:7, że aniołowie posiadają ciało z ognia. Być może pozostałe z 7 rang wyżej wymienionych duchów posiadają ciała z innych substancji duchowych. Tego nie wiemy. Jest bardzo prawdopodobne, że Logos, nasz Pan w przedludzkim stanie, miał ciało utworzone z duchowej lub duchowych substancji wyższej rangi niż ciała wyżej wspomnianych 7 rang stworzonych istot duchowych. Tego też nie wiemy i Słowo Boże o tym nie wspomina. Sam Stwórca jako duch musi posiadać ciało składające się z pewnej substancji duchowej, czyli Pan Bóg posiada ciało. O tym mówi Biblia. Jak czytamy m.in. w Ewangelii Świętego Jana, 5 rozdział, werset 37, który mówi, że Pan Bóg posiada pewien kształt, ciało. Zmartwychwstały Pan Jezus był obrazem Pana Boga. Też o tym czytamy w wielu tekstach Słowa Bożego. A więc, jeżeli był obrazem Pana Boga, to także musiał przybrać ciało duchowe. Święci także mieli otrzymać ciała duchowe, jak czytamy w Słowie Bożym. Święci także mieli zobaczyć oblicze Pana Boga. A więc jeżeli oblicze, no to już jasno wskazuje, że chodzi o ciało. Co więcej, oblicze sugeruje właśnie ciało, tak jak powiedzieliśmy. Druga Księga Mojżesza, 33 rozdział, wersety 18-23 wyraźnie potwierdzają, że Bóg ma ciało. Druga Księga Mojżesza, 33 rozdział, wersety 18-23. Nie będziemy ich tu w szczegółach teraz odczytywać. Ciało Pana Boga, a więc i innych duchowych istot, składa się także z zasady życia. Czyli jest ciało, pewna materia, tak? W sferze ducha, duchowe ciało, ale jest też zasada życia, która jest potrzebna temu ciału do istnienia, do funkcjonowania. Inna sytuacja jest w przypadku Pana Boga i wszystkich istot, które otrzymały naturę nieśmiertelności, boską naturę, czyli 144 tysiące, Kościół, o którym czytamy w Słowie Bożym, i nasz Pan Jezus, oczywiście na czele z Panem Bogiem. Oni posiadają boską naturę i oni są tak naprawdę zasadą życia. Oni stanowią zasadę życia. Oni posiadają życie, które nie jest zależne od nikogo innego. Nie będziemy teraz też w szczegółach tłumaczyć tego, bo to też jest osobny temat, bardzo ciekawy. Ale w Żydów 10 rozdział, werset 38, w liście Hebrajczyków, jest właśnie o tym fakcie powiedziane. I teraz, kiedy patrzymy na pozostałe istoty, na istoty duchowe, poza tymi, które posiadają naturę boską, to u nich składa się to osobno z ciała, czyli ciała duchowego w tym wypadku, i z zasady życia, która jest im dostarczana. I Pan Bóg w każdej chwili, gdyby chciał, tą zasadę życia mógłby zabrać od nich i wtedy przestaliby istnieć jako istoty. Tak samo jak jest z człowiekiem. Człowiek też jest, posiada ciało i posiada zasadę życia, która została mu dana. Iskra życia, dech życia, o którym też powiemy. Gdyby ona została zabrana, tak jak się to dzieje w przypadku śmierci, tak, człowiek umiera, ta zasada życia, iskra życia, dech życia zostaje odebrana, człowiek umiera, człowiek przestaje żyć. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Bóg nie jest stworzeniem, że Pana Boga nikt nigdy nie stworzył. Pan Bóg istnieje od zawsze, Pan Bóg nie ma początku ani końca. To jest dla nas jako ludzi niedoścignione, niezrozumiałe, niepojęte. Choć nie wiadomo, jakbyśmy próbowali wytężyć swoje umysły, wszystkie swoje komórki mózgu, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to się dzieje, że Pan Bóg nie ma początku. Ja nie jestem w stanie. I tak musi być, ponieważ to Pan Bóg jest twórcą wszystkich rzeczy. Nikt inny, jak właśnie Pan Bóg. To tyle odnośnie strefy ducha, o której teraz chciałem powiedzieć. Krótko na temat strefy materii. Jak powiedzieliśmy i udowodniliśmy wcześniej, Pan Bóg nie stworzył czegoś z niczego, ale z elementów już istniejących. Wiemy, że chemicznie potwierdzonym faktem jest to, że z punktu widzenia objętości woda powstaje z połączenia tych dwóch gazów, tak jak powiedzieliśmy, tlenu i wodoru. Fakt, że o stworzeniu wód i niebios jest mowa w tym samym kontekście oraz fakt, że te pierwsze zostały stworzone z gazów, pozwala na przyjęcie poglądu, iż niebiosa i ziemia także zostały stworzone z gazów. To, co powiedzieliśmy wcześniej. No i w dzisiejszym czasie, kiedy
kiedy nasz drogi pastor Johnson w latach 40. mniej więcej, teraz nie pamiętam dokładnie w którym roku został wydany epifaniczny tom drugi, pisał te rzeczy i przedstawiał zgodnie z wiedzą na tamten czas, mówił, że są 92 pierwiastki na Ziemi odkryte i że spośród tych pierwiastków substancji między innymi został stworzony człowiek i inne rzeczy. Natomiast dzisiejsza wiedza już nam mówi, patrząc na tablicę Mendelejewa, że mamy ich aż 118. Znacznie więcej. I myślę, że jeszcze z czasem ludzie będą odkrywać więcej tych elementów procesu, których Pan Bóg używa. Zgodnie z tym poglądem rozumiemy, że przed początkiem wspomnianym w pierwszej księdze Mojżesza, o którym czytaliśmy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, na początku, przestrzeń kosmiczna była pełna różnych gazów. I że z nich, przy użyciu procesów twórczych, którymi Pan Bóg kierował, pewnymi procesami, i że z nich z biegiem czasu stworzył On niebiosa i ziemię. Z tych gazów, które wcześniej przez wieki, jakie wieki, przez lata, nie wiemy ile. Czy to były miliony, miliardy, setki, tysiące lat, nie wiemy. Które wcześniej istniały. Jeszcze zanim te słowa zostały powiedziane, zanim niebo i ziemia zostały stworzone. Widzimy z tego, że świat materii nie został stworzony z niczego, lecz z gazu. Ktoś mógłby zapytać, jak i kiedy zostały stworzone te gazy? No właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, tego nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie tego określić, Biblia tego nie podaje. O ile wiemy, w świecie duchowym nie występuje łączenie substancji materialnych i duchowych. To się nie dzieje, to co powiedzieliśmy. Występuje ono jednak w świecie materialnym, to łączenie. No i teraz podamy definicję ducha i materii. Duch to substancja nieulegająca rozkładowi. Duch to substancja nieulegająca rozkładowi. Natomiast materia to substancja podlegająca rozkładowi. Nie mamy nigdzie żadnego zapisu, żebyśmy czytali, że istota duchowa umarła i jej ciało się rozłożyło. Nie mamy takich informacji. Rozpadło się. Ale w przypadku człowieka mamy takich dowodów bardzo wiele. Wystarczy pójść na cmentarz. I takich przykładów znajdziemy setki, miliony, miliardy. Z ilustracji biblijnych wiemy jednak, że duchy nie mają w sobie niczego materialnego. Tak więc podczas gdy świat materialny jest przesiąknięty duchowym, świat duchowy jest zupełnie pozbawiony materii. Świat duchowy nie posiada materii. Powiedzmy sobie teraz, jak długo trwały dni stworzenia. No bo czytamy w Słowie Bożym, będziemy czytać te wersety po kolei niebawem, czytamy o 6 dniach, w których Pan Bóg stwarzał świat. Przez 6 dni czytamy, w pierwszym dniu stworzył to, w drugim to, w trzecim, czwartym, piątym, szóstym, a w 7 dniu odpoczął. Niektórzy uważają, iż cały świat, cały wszechświat, Ziemia, życie na niej, planety, Słońca, że były stwarzane przez 6 dni o długości 24 godziny każdy. Czyli przez tydzień czasu Pan Bóg stworzył cały świat. No, zgodnie z tą teorią, że Pan Bóg stwarza coś z niczego, choć też mógłby to uczynić, ale nie jest magikiem, nie jest czarodziejem, ale wykorzystuje prawa natury i procesy, które sam stworzył, które sam doprowadził do istnienia. W związku z tym odpowiedzmy sobie na pytanie, jak długi okres czasu obejmowały te 6 dni stworzenia, a 7 dzień jako dzień odpoczynku. Już mamy pewną wzmiankę na slajdzie, jaki to był okres czasu, ale spróbujmy sobie to udowodnić. Ten pogląd, o którym powiedziałem, brat Johnson bardzo fajnie go określa, pogląd, że tych 7 dni jest okresem 7 razy 24 godziny naszej doby i pisze tak. Ten pogląd cechuje go jednak tak ogromna łatwowierność i dziecinność, że prawdziwy badacz Biblii jest zaskoczony takimi dowodami przedszkolnego myślenia, rodem z opowieści z Alicji w Krainie Czarów. Takiego sformułowania określa, podając oczywiście, że jest to niebiblijny argument, niebiblijna nauka, niebiblijna teoria. Wykażmy to. Słowo dzień jest często używane w Biblii w różnych
w odniesieniu do różnych okresów czasu. I teraz na przykład w pierwszej księdze Mojżesza, w drugim rozdziale, w wersecie 4 czytamy, że cały okres twórczy zwany jest dniem. Cały okres twórczy jest zwany dniem. Co oczywiście potwierdza, że słowo to oznacza coś więcej niż tylko okres 24 godzin. Tak? Tak jak czytamy w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, werset 4. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia, w dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. No więc gdyby przyjąć, że jeden dzień to jest 24 godziny, to już nam się nie zgadza ten fakt, bo ten werset mówi nam, że w dniu, w którym zostały stworzone ziemia i niebo, w którym został przeprowadzony proces stworzenia ziemi i nieba, całego wszechświata, całej ziemi. A we wcześniejszym rozdziale jest powiedziane, że ten proces trwał 7 dni, a nie jeden dzień. Więc już widzimy, że ten dzień nie chodzi tutaj o dzień 24 godziny. Inne przykłady. Biblia mówi o latach, nazywając je dniami. Na przykład w pierwszej księdze Mojżesza, 5 rozdział, werset 4 i 5, mówi za dni Adama. Czy to znaczy, że w dniu życia Adama takim i takim o czasie 24 godzinnym? Nie. W czasie, w którym żył Adam. A Adam żył ile? Pamiętamy? 930 lat. Tak, 930 lat żył. I ten okres czasu jego życia jest nazwany dniem, dniami. Jest tak samo powiedziane o dniach Enocha. Jest powiedziane o dniach 8 innych wspomnianych w pierwszej księdze Mojżesza, 5 rozdział, których tam wymienia Mojżesz. Oraz dniami Noego na przykład. Mówimy o wieku Ewangelii z punktu widzenia planu Bożego, który trwał ile? 1845 lat. Mówimy o wieku żydowskim. 1845 lat. Też te okresy czasu są nazwane w Biblii dniami. O wieku tysiąclecia mówimy, jako o czasu restytucji, trwającym ile? 1000 lat. I to też ten okres czasu jest nazwany dniem. Czytamy w Biblii o Dniu Pańskim, o Dniu Boga, o Dniu Jehowy, o Dniu Chrystusowym, o onym dniu, jako o określeniu właśnie okresu tysiąca lat, tysiąclecia. Czyli widzimy, że słowo dzień występuje w Biblii nie tylko do określenia 24-godzinnego dnia, ale czasami jest to jeden rok, czasami 40 lat, 80 lat, czasami 1845 lat, 1000 lat. Są to różne okresy czasu. No jeżeli tak, no to w takim razie skąd mamy pewność i skąd mamy uzyskać odpowiedź, jak długo trwał jeden dzień epokowy? Jeden dzień stworzenia Wszechświata. Siódmy dzień stworzenia, o którym jest mowa w pierwszej księdze Mojżesza, drugi rozdział, werset 3 i 4. Przeczytajmy sobie. Werset 3 przeczytajmy w tej chwili. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy. Pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Tak? Pobłogosławił Bóg dzień siódmy, poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. Bardzo ważna myśl. Siódmy dzień wymieniony tutaj w tym wersecie, wymieniony w bezpośrednim połączeniu i w kontekście z tymi sześcioma poprzednimi dnia stworzenia, jest to okres 7000 lat. Skąd o tym wiemy? Co dowodzi, za chwilę powiemy sobie, co dowodzi, że pozostałe 6 dni także musiały trwać każdy z nich po 7000 lat. No bo jeżeli tak jak wykażemy za chwilę ten siódmy dzień, to było 7000 lat, no to byłoby nierozumnym twierdzić, że pozostałe 6 dni stworzenia twórcze miały inne okresy czasu. To jak? Pierwszy dzień to był rok, drugi dzień to było 80 lat, trzeci 1000, a czwarty może jeszcze inny okres czasu? Nie. Każde te dni następujące po sobie musiały trwać tyle samo. A więc siódmy dzień, 7000 lat. Gdy Biblia mówi o 7 dniach stworzenia, nie może mówić o tym, że każdy dzień trwał inny okres czasu. Odpoczynek, o którym czytaliśmy w tym wersecie 3, bo jest powiedziane, że Pan Bóg odpoczął w tym siódmym dniu, w dniu stworzenia, rozpoczął się zaraz po stworzeniu Adama i Ewy. No bo czytaliśmy, że Pan Bóg po stworzeniu, po dokonaniu tego dzieła stworzenia, odpoczął od swoich dzieł. Ale święty apostoł Paweł mówi nam w liście do Żydów, między innymi 3 rozdział 7-19 i w 4 rozdziale 3-5, że Bóg odpoczywa od samego stworzenia i że w czasie, kiedy naród izraelski wędrował przez 40 lat po pustyni,
Pan Bóg zapraszał ich, żeby oni wchodzili do Jego odpocznienia. Żeby wchodzili do Jego odpocznienia. Oprócz tego w Żydów 4 rozdział, wersety 10 i 11 święty Paweł wykazuje, że w czasie wieku Ewangelii Pan Bóg zapraszał wszystkich do swojego odpocznienia. Przychodźcie do mnie, wchodźcie do odpocznienia mojego. Tak więc Bóg odpoczywa od samego stworzenia Adama, od którego minęło ile lat? Ponad 6 tysięcy. Bo 6 tysięcy lat od upadku Adama kończy się w 1874 roku, jak wskazuje nam na to chronologia biblijna. Do dzisiaj możemy sobie doliczyć, ile to jest więcej. Co więcej, odpoczynek, jaki jeszcze pozostaje dla ludu Bożego, będzie także trwał przez cały wiek tysiąclecia. Czyli jeżeli 6 tysięcy lat kończy się w 1874 roku, 1000 lat następne, to jest do końca 2874 roku, wskazuje nam, że 6 tysięcy lat odpoczynku Pana Boga plus 1000 lat odpoczynku w wieku tysiąclecia, to jest okres 7 tysięcy lat. Czyli możemy powiedzieć, że w dniu dzisiejszym żyjemy w siódmym dniu epokowym. W siódmym dniu, w którym Pan Bóg odpoczywa od dzieła, od pracy, której dokonał przez 6 dni epokowych, 6 dni twórczych. 7 dni zatem po 7 tysięcy lat daje nam okres 49 tysięcy lat, odkąd Pan Bóg rozpoczął stwarzanie nieba i ziemi od pierwszego dnia twórczego do zakończenia Jego dzieła. Czyli ten proces rozpoczął się nie w momencie, kiedy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, jak tutaj czytaliśmy, tylko od momentu, kiedy czytamy, że Pan Bóg dokonuje pewnych dzieł w czasie pierwszego dnia epokowego. W czasie pierwszego dnia, kiedy zaczął stwarzać ziemię. Od tego momentu liczymy pierwszych 7 tysięcy lat, kolejne, aż w roku 2874 minie 49 tysięcy lat. Zakończy się całe dzieło stwarzania ziemi, wszystkiego co na niej. I przyprowadzenia do doskonałości. Pan Bóg, drodzy braterstwo, stwarza wszystko. Jest w trakcie procesu stwarzania. No bo dzisiaj ludzie właśnie niektórzy zarzucają, że Panu Bogu coś nie wyszło. Tyle zła, co się dzieje na ziemi, tyle niedoskonałości. Człowiek krótko żyje, a miał żyć wiecznie. Tak. Coś Panu Bogu nie wyszło chyba. Nie. Jesteśmy w procesie udoskonalania ziemi. Jesteśmy w procesie, w którym, kiedy się on zakończy, kiedy całkowite dzieło stworzenia i doskonałości osiągnie swój poziom doskonałości po wieku tysiąclecia, wówczas to wszystko, co jest napisane w Biblii, będzie miało swoje odzwierciedlenie, uzasadnienie w stosunku do człowieka, do jego doskonałości, do jego życia wiecznego. Pan Bóg w swoich dziełach stworzenia wykorzystywał i wykorzystuje prawa natury, tak jak powiedzieliśmy. Prawa natury to zasady istnienia, działania i relacji, którymi Pan Bóg obdarzył materię ożywioną i nieożywioną. Bo za pomocą tych praw przyprowadził je do istnienia, do funkcjonowania. I tych praw udziela swoim stworzeniom. Kwiaty, inne rośliny, wykorzystując pewne prawa natury, one rosną, one kwitną. Ale one sieją i rosną inne rośliny. Wykorzystując pewne procesy, pewne prawa, które Pan Bóg stworzył. Dobrze, a więc powiedzieliśmy sobie, że ten okres czasu trwał 7 tysięcy lat, jeden dzień epokowy. Następnie możemy powiedzieć, że w Słowie Bożym jest powiedziane o kilku początkach stworzenia Bożego. Biblia uczy o 5 różnych początkach boskiego dzieła z punktu widzenia czasu. I tylko sobie powiemy, nie będziemy w tej chwili udowadniać. Pierwszy początek, w którym stworzone zostało przedludzkie słowo, czyli logos. Następny początek, w którym stworzone zostały różne rangi istot duchowych, istoty duchowe. Trzeci początek, w którym stworzone zostały niebiosa i ziemia, tak czytaliśmy w pierwszej księdze Mojżesza. Czwarty początek, 3,5 roku, w którym to czasie Jezus był stwarzany jako boska istota. Nowe stworzenie w nim się zaczęło rozwijać od czasu poświęcenia, od chrztu. I przy śmierci następuje narodzenie z ducha, otrzymuje boską naturę.
I następny początek, piąty, okres od Zielonych Świąt w 33 roku naszej ery do końca żydowskiego żniwa w roku 69, w czasie którego Bóg rozpoczął tworzenie nowego stworzenia dla całego Kościoła, dla wszystkich istot spłodzonych z Ducha w wieku Ewangelii. To tylko słowem wzmianki, że coś takiego jest i tak to funkcjonuje. Omówimy krótko świat Ducha i stworzenia w nim dokonanego. Bóg nie podlega procesowi stworzenia, gdyż istnieje od zawsze. I dlatego omawiając świat Ducha jako produkt twórczego działania, nie będziemy zajmować się Panem Bogiem, ale wszystkim tym, czego doprowadził Pan Bóg do istnienia. Zarówno w materii ożywionej, jak i nieożywionej. Logika podpowiada zatem, tak jak tutaj widzimy na pierwszym punkcie, że Jego Syn, przedludzkie Słowo, czyli Logos, był pierwszym ze stworzeń Bożych. Czytamy o tym w Ewangelii Świętego Jana, pierwszy rozdział, werset pierwszy i drugi. Ewangelia Świętego Jana, pierwszy rozdział, werset pierwszy i drugi. A także trzeci. Pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana. Pierwszy rozdział, werset 1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Natomiast to Słowo, o którym jest tutaj mowa, to jest właśnie Logos. To jest właśnie Syn Pana Boga. Zanim się urodził z Marii, zanim stał się człowiekiem, niektórzy twierdzą, że nasz Pan Jezus nie istniał. Że Jego wcześniej nie było. On wcześniej nie istniał jako istota duchowa w niebie. Ale czy tak rzeczywiście było? Pierwszym ze stworzeń Bożych był Logos. I o tym właśnie przeczytaliśmy sobie przed chwilą w Ewangelii Świętego Jana. Przeczytaliśmy, ja przeczytam jeszcze raz ten werset według ulepszonego przekładu. Na początku było Słowo. W greckim języku to jest właśnie Słowo, to jest Logos. A ono Słowo było u Boga, u konkretnego Boga, u najwyższego Boga. Nie ma innego Boga w takim znaczeniu. A Bogiem, jak tutaj dalej czytamy w tym wersecie, w niektórych Bibliach jest tutaj to słowo Bogiem napisane z dużej litery, niewłaściwie, ponieważ sugerowałoby, że ta druga istota obok Pana Boga była równa Jemu, że była równej rangi, tak samo wysoka, tak? Jak Pan Bóg. Ale powinno być z małej litery. A Bogiem, także kimś potężnym, ale niższym od Stwórcy Pana Boga, było ono Słowo. A więc ten Logos był także Bogiem. Ale o aniołach także czytamy w Słowie Bożym, że są bogami. Tak? O innych istotach, że są bogami. A więc jest jeden Stwórca, jeden Pan Bóg, który doprowadził do istnienia, stworzył na początku, jako pierwszego, swojego Syna. Logosa. Werset trzeci dalej mówi, że Słowo, czyli przedludzki Chrystus, był narzędziem, przez które powstało wszelkie stworzenie. Czytaliśmy. Wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. A więc to Logos był narzędziem używanym przez Pana Boga do tworzenia, do stwarzania zarówno istot duchowych, w sferze duchowej, ale także i tego, co było na ziemi, także ziemi. Czytamy także o tym w Ewangelii Świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 14, gdzie jest wprost napisane, że Logos stał się ciałem, a Słowo ciałem się stało, czytamy w tym wersecie, czyli Logos stał się ciałem. Mamy tutaj przedstawioną karnację naszego Pana, czyli proces, w którym nasz Pan, będąc istotą duchową, staje się człowiekiem. Staje się istotą ludzką. Nie będziemy teraz omawiać tego procesu karnacji, też jest osobny temat i osobna kwestia do wykazania. Ewangelia Świętego Jana 16:28 także wskazuje na to, że Pan Jezus sam mówi o sobie: wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat.
i znowu opuszczam świat, a idę do Ojca. Pan Jezus sam powiedział: byłem u mojego Ojca na górze w niebie, stamtąd przyszedłem do was, tutaj na ziemię, i znowu opuszczam świat. Ja muszę umrzeć na krzyżu, opuścić was i znowu wracam do Ojca. Ale w innych słowach jest powiedziane i daje pociechę apostołom, że nie obawiajcie się, ja we właściwym czasie przyjdę po was i zabiorę was do siebie, do nieba, do Ojca. Czytamy dalej na temat stworzenia Logosa. Pismo Święte bardzo jasno i wyraźnie uczy o tym fakcie. W liście do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 15, są powiedziane takie słowa. List do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszystkiego stworzenia. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Kto? Logos. Pan Jezus. Jest to bardzo dobitnie stwierdzone właśnie w tym wersecie. Dwie rzeczy w tym wersecie wskazują, że Jezus miał początek i że został stworzony. Pierwsza rzecz sugerująca, że jest on stworzeniem, czyli że został stworzony, no przez kogo? Przez nikogo innego, jak przez Pana Boga. Czyli pierworodnym. A drugi fakt, potwierdzający to, że on był pierwszym, jest nazwanie go pierworodnym stworzenia wszystkich rzeczy. Czyli pierwszym. Raz, że został stworzony przez swojego Ojca, dwa, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Pierwszym, który został stworzony przez akt twórczy dokonany przez Jego Ojca. Poza tym, że nasz Pan był pierwszym stworzeniem Pana Boga, to był także Jego jednorodzonym Synem. Co potwierdza Ewangelia Świętego Jana, 3 rozdział, werset 16, bardzo dobrze znane nam słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Słowo Boże potwierdza bardzo dobitnie, że Logos był Synem Bożym. Że Logos był Synem Pana Boga. Że On został doprowadzony do życia poprzez swojego Ojca. Logos był Synem swojego Ojca. Nie tak jak niektórzy uczą w zakresie Trójcy Świętej. Że Logos, Chrystus, jest współistny swojemu Ojcu i istniał wiecznie, tak samo jak i Bóg. Zanim Logos stał się człowiekiem, był najwyższą ze wszystkich istot z wyjątkiem Ojca, a w naturze tuż poniżej boskiej, lecz wyższe niż pozostałe zastępy anielskie. Czyli wszystkie istoty duchowe, które zostały stworzone, były niższe rangą od Logosa. Pan Jezus jako Logos i po swoim uwielbieniu, po zmartwychwstaniu, zawsze był i będzie niższym od Ojca. Pan był jako najwyższa istota. Później Chrystus w swojej randze, niższy od swojego Ojca, ale też w boskiej naturze. I potem Kościół. Jego małżonka, jak to jest w Słowie Bożym opisane, wspaniale na przykładzie małżeństwa. Ale przejdźmy dalej. Wiemy, że Logos został stworzony, wiemy, że istniał, Słowo Boże nam to udowadnia, ale także jakie dzieło zostało powierzone Logosowi. W przedludzkim stanie Logos zajmował stanowisko specjalnego przedstawiciela Boga wobec niebiańskich zastępów oraz w dziele stworzenia, opatrzności i objawiania. Ponieważ to była taka była działalność Logosa. Stwarzanie, opatrzność nad pewnymi jednostkami w Starym Testamencie, jak czytamy, odnośnie Abrahama, Jakuba i innych, ale także objawiania im pewnych spraw, przekazywania pewnych ważnych informacji pochodzących od samego Pana Boga. To dawało mu pozycję głównego kandydata do wszelkich specjalnych zadań, jakie Pan Bóg miałby do wykonania. On w nim niezależnie, Pan Jezus jako Logos działał niezależnie od Pana Boga w takim znaczeniu, że sam dokonywał dzieł, które były do wykonania. Ale czy robił to z własnej mądrości? Czy robił to według własnego upodobania, że mi się tak wydaje, że tak będzie dobrze, w związku z tym ja tak zrobię? Nie. To Pan Bóg dostarczył mu planów, to Pan Bóg dostarczył mu projektu, w jaki sposób Logos
ma doprowadzić do istnienia wszechświat, ziemię, wszystko, co jest na tej ziemi. Nie wiemy, w jaki sposób się to odbyło. Nie wiemy, czy to było w jakiejś formie obrazu, czy to było w formie ustnej. Nie wiemy. To jest tylko informacja, czy wiadomo jest Panu Bogu i samemu Logosowi, w jaki sposób to się odbyło w tamtym czasie. Ale jedno jest pewne, to co czytaliśmy, że Logos był użyty do tego, aby stwarzać ziemię. I czytamy o tym także w pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdział, werset 6, gdzie jest powiedziane, że mamy jednego Boga Ojca jako źródło, jako inicjatora wszystkiego, wszystkiego, z którego wszystko, i mamy jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, przez którego. To znaczy, że nie według tego, co Pan Jezus myśli i według tego, co Pan Jezus sobie zaplanował, ale Pan Jezus był tym narzędziem, przez który Pan Bóg działał. Dlatego jest powiedziane i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko. Tak więc, jeśli chodzi o stworzenie zarówno świata duchowego, jak i materialnego, Ojciec zapoczątkował myśl o tym stworzeniu, a Syn to zrealizował. W ręce Logosa zostały przekazane odpowiednie plany, materiały. W ręce Logosa zostały przekazane wszystkie procesy, wszystko, co było potrzebne do tego, aby stworzyć świat. Następnie Logos, czy też pierwszym dziełem Logosa, które dokonywał, było stwarzanie istot duchowych. Logos dokonywał stwarzania istot duchowych. I ci aniołowie stworzeni przez niego zostali stworzeni w 7 rangach, o których mówi Słowo Boże. Pierwsza ranga, znaczy one nie są wypisane w kolejności rangi, tylko tak, w takiej kolejności, w jakiej powiedzmy znajdujemy je w Słowie Bożym i tak jak je spisałem tutaj. Jedna ranga to trony, opisana w Kolosan 1,16, państwa, księstwa, zwierzchności, aniołowie, cherubini i serafini. 7 rang, które aniołów, istot duchowych, nie aniołów, istot duchowych, które zostały stworzone przez Logosa. I plus Logos, jako osobna ranga nadrzędna nad tymi 7, czyli wykazuje nam to, że mamy 8 rang, tych, o których ludzie wiedzą, o których możemy powiedzieć, 8 rang istot duchowych. Ci aniołowie, stworzeni przez Logosa, pomagali, uczestniczyli także wraz z Logosem w procesie stwarzania ziemi. To oni pomagali Logosowi w różnych dziełach. Logos otrzymał plany od swojego ojca, a on, Logos, przekazał pewne plany, pewne poszczególne dzieła do wykonania swoim, można byłoby z dzisiejszego punktu widzenia powiedzieć, pracownikom. Pracodawca tak mówi, nie? Mam pracowników, którzy wykonują to, co ja im powiem. A więc Logos przedstawił im pewne rzeczy, wytłumaczył, w jaki sposób mają to zrealizować, a oni to realizowali. Omówmy krótko świat materii i stworzenia w nim dokonanego. By przez jasne zrozumienie osiągnąć lepsze rezultaty, przeanalizujemy najpierw świat materii jako produkt boskiego dzieła stworzenia. Mówiliśmy, że stworzenie to jest proces, to jest działanie, ale także pewien produkt. I kiedy czytaliśmy pierwszą Księgę Mojżesza, pierwszy rozdział, mówiliśmy o stworzeniu nieba i ziemi, że są one produktem stworzenia. Że są one produktem stworzenia. Pod słowem stworzył, w tejże pierwszej Księdze Mojżesza, kryje się proces tworzenia w odniesieniu do świata materii, a pod słowem niebo kryje się proces stwarzania w zakresie spraw duchowych. Jest to widoczne właśnie z tego wersetu, w dosłownym tłumaczeniu tego wersetu. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku, początek. Początek wszystkiego, tak? Jak wykazaliśmy powyżej, słowo początek nie oznacza wieczności. To nie znaczy, że wiecznie coś trwało. Jeżeli to zostało stworzone, to nie mogło wiecznie trwać. Zaczęło to istnieć, funkcjonować od momentu stworzenia, ale nie wcześniej. Teraz, co rozumiemy przez niebo w tym wersecie, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie?
Niebo tego wersetu nie należy rozumieć jako niebo, chmury czy atmosferę, lecz układy słoneczne widoczne dla nas gołym okiem lub też teleskopem w dzisiejszym czasie. Bądź też te, które są nawet dla nas niewidoczne. Te, które rozciągają się przez cały wszechświat. Widziane przez nas gwiazdy, oprócz planet naszego Układu Słonecznego, to inne Słońca, a każde z nich porusza się własnym orszakiem planet. Każde Słońce ma swoje planety, jak jeszcze później zobaczymy. Astronomowie odkryli i opisali dosłownie miliardy takich Słońc. Te, które odkryli, a te, których nie odkryli, te, które są stwarzane, te, które będą stwarzane w przyszłości, nie wiemy. Oprócz tego istnieją jeszcze niezliczone inne planety i księżyce, niedostrzegane przez największe z dotychczas wynalezionych teleskopów. Wszechświat bowiem jest nieograniczony w swoim zasięgu, a zgodnie z wymogami praw grawitacji, poza światami już odkrytymi przez najpotężniejsze teleskopy, muszą znajdować się także następne planety, następne Słońca, następne gwiazdy. Też człowiek w swoim umyśle ograniczonym ludzkim nie jest w stanie tego pojąć. I to rozumiemy przez słowo niebo, które zostało stworzone. Wszechświat, planety, Słońca, gwiazdy, wszystko, co jest w przestrzeni. A Ziemia, która jest wymieniona w naszym wersecie pierwszym? Ziemia oznacza oczywiście naszą planetę, na której żyjemy, na której sadzimy ogrody, na której budujemy domy, na której mieszkamy. Jak powyżej wykazaliśmy, to słowo stwarzać w tymże wersecie, czyli to bara, uczy nas, że wszechświat został utworzony z czegoś, z pewnych substancji, które wcześniej musiały istnieć. Stworzenie jako produkt, bo mówimy teraz o produkcie, posiada wiele cech. Cech, które sobie teraz krótko przedstawimy i po tym omówieniu zrobimy sobie krótką przerwę. Wymienimy sobie 7 takich głównych cech tego stworzenia Bożego jako produktu. Pierwszy z nich to jest jedność. Drugi z nich ogrom jako cecha. Piękno, wzniosłość, porządek, cudowność i złożoność. Omówimy sobie tych 7 pokrótce i pokażemy, na czym one polegają, co one przedstawiają. Przez jedność Wszechświata rozumiemy przyrodę jako całość, w której wszystkie części są nierozerwalnie połączone współzależnymi relacjami dostosowania, które czynią je jednym wielkim systemem rzeczy. Czyli te wszystkie rzeczy stworzone przez Pana Boga tworzą jedność. Różnymi prawami natury one się ze sobą łączą, różnymi elementami, gazami, pierwiastkami i tak dalej. One wszystkie ze sobą się łączą. W harmonii, w porządku. Co możemy wymienić? Popatrzmy na to, drodzy braterstwo. Czy w tym obrazie wspaniałej przyrody, morza, gór, nieba, słońca, roślin, czy w tym nie widzimy jedności? Czy w tym nie dostrzegamy jedności? Jeżeli zobaczymy inny krajobraz, słońce, jeżeli zobaczymy morze i to, co jest w morzu, to, co jest nad morzem, czy nie widzimy w tym jedności? Jeżeli zobaczymy ptaki, które zostały stworzone, jeżeli zobaczymy inne stworzenia Boże, czy nie widzimy w tym jedności? Jeżeli zobaczymy roślinność przeróżną, najpiękniejszą, którą możemy sobie wyobrazić, którą widzieliśmy, czy w tym nie widzimy harmonii i jedności? Że wszystkie te stworzenia potrzebują wody, na przykład, że wszystkie one potrzebują tlenu do tego, żeby egzystować. To nie jest wspaniały dowód jedności. Czy jak patrzymy tylko na nasz Układ Słoneczny, na Słońce, planety, które wokół tego Słońca krążą na własnych orbitach, Ziemia ze swoim Księżycem, czy nie widzimy w tym jedności, że wszystko zostało to ułożone w taki, a nie w inny sposób? Nie widać w tym chaosu, nie widać w tym bezładu, nie widać w tym jakiejś pustki. Nie. Widać, jakby to rzeczywiście zostało przez kogoś ułożone. A więc jedność. Jedność Wszechświata także, gwiazdy. Jeżeli widzimy
drogi mleczne na niebie, gwiazdy ułożone w różne konstelacje. Czy to samo się zrobiło? Czy w tym nie widać jedności? Drugim elementem to jest, drodzy braterstwo, ogrom, który cechuje, który jest kolejną cechą stworzenia Bożego. Ogrom. Ogrom jest widoczny w bezkresach przestrzeni wszechświata, w liczbie ciał niebieskich, w jego ogromnym wieku, w ogromnej masie ciał niebieskich, w rozległym bezmiarze orbit słonecznych, planetarnych i sferoidalnych, w niezwykłej szybkości ich ruchu na orbitach i wokół własnej osi oraz wielkich wzajemnych odległościach między ciałami niebieskimi. Moglibyśmy tutaj przez najbliższe 3 godziny pokazywać masę Słońca, masę planet, ich odległości, odległości jeden względem drugiego, że gdyby to było dalej, to bliżej, to to by przestało harmonijnie funkcjonować. Tak, w tym jest właśnie pokazany między innymi ogrom, że Pan Bóg nie stworzył tylko takiego małego wyrywku, którym się opiekuje, ale cały wszechświat wskazuje na ogrom Jego stworzenia. Układ słoneczny, Słońce, Układ Słoneczny, o którym sobie powiedzieliśmy, czy to nie pokazuje ogromu Pana Boga? Jeżeli widzimy ułożenie tych planet co do wielkości, co do odległości od Słońca, że Ziemia została postawiona w tym miejscu, a nie w tym, to także pokazuje na jedność z jednej strony, ale także na ogrom dzieł Pana Boga. Kiedy widzimy Słońce, kiedy widzimy Ziemię, kiedy widzimy Księżyc, czy to nie pokazuje nam wielkiego ogromu? Kiedy widzimy gwiazdy ułożone w różne konstelacje, czy to nie jest ogrom stworzenia Bożego? Mgławice przeróżne, które można widzieć we wszechświecie, które są obserwowane różnymi teleskopami. Gwiazdy, drogi mleczne na niebie, które obserwujemy w pewnych porach roku. Czy to nie wskazuje na ogrom? Czy teleskopy widzą tylko pewną odległość? Na pewną odległość one widzą. A co dalej? Dalej też są piękne zjawiska, piękne rzeczy, których my nie dostrzegamy. To wskazuje na wielkość Pana Boga, ogrom Jego stworzenia. Niedawno naukowcy odkryli, że analogicznie do naszego Układu Słonecznego istnieje tuż obok kolejny Układ Słoneczny. Kolejny Układ Słoneczny, który jest bardzo podobny do naszego. To jest nasz Układ Słoneczny. Słońce pośrodku tego Układu Słonecznego, poszczególne nasze planety, Merkury, Wenus, Ziemia, tak, która znajduje się w tym Układzie Słonecznym i analogicznie, tak jakby równolegle, znajduje się inny Układ Słoneczny, który też w środku ma Słońce i też na swoich orbitach posiada planety. Czy to nie pokazuje ogromu? A ile takich Układów Słonecznych, a ile takich istnieje w całym Wszechświecie? Nie wiemy. To jest też odniesienie do tego poprzedniego. Piękno, drodzy braterstwo, kolejna cecha. Kolejna cecha, która charakteryzuje stworzenie Boże. Przepięknie możemy siedzieć dzisiejszy cały dzień i jeszcze nie będziemy w stanie określić piękna stworzenia Bożego. Piękno, przez piękno rozumiemy, tak jak jest napisane, taką zaletę przedmiotu, przez której rozważanie w rozumnym umyśle i sercu powstają przyjemne uczucia. Jak myślimy o czymś pięknym, to aż nam miło na sercu. Aż miło popatrzeć, niektórzy mówią, prawda? Fakt, że w boskich dziełach twórczych tkwi piękno, oznacza, że Bóg posiada cechę piękna w swym ciele, umyśle i serca. Sam Pan Bóg jest piękny. Jego charakter jest piękny. Zobaczmy tylko kilka przykładów. Jaszczurki. Takie gady. Czy to nie jest piękne? Kolorystyka. W jaki sposób Pan Bóg wymalował te zwierzęta? Jeżeli zobaczymy na ptaki, czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? Inne ptaki, przykłady innych ptaków. Drodzy braterstwo, najlepszy malarz nie jest w stanie wymalować takiego pięknego obiektu. Nie jest w stanie. Piękne motyle, ich wymalowanie, kształt, charakterystyka. Czy zwierzęta stworzone inne przez Pana Boga, czy one nie wskazują na piękno? Czy to nie jest piękne? Czy takie góry wielkie i potężne, poza tym, że wskazują na ogrom, czy nie wskazują na piękno? Taki widok,
który się rozprzestrzenia przed nami. Czy to nie jest piękne? Wspaniałe łąki, góry, trawy, kwiaty, roślinność. Czy tak uformowany kwiat nie jest piękny? Jak miło jest dostawać kwiaty. Takie kwiaty piękne. Kształty, których nigdy może nawet i nie widzieliśmy. Kolory, których nigdy nie dostrzegaliśmy. One pokazują piękno. Zima sama w sobie. Czy to nie jest piękne? Morza takie czy inne, góry, wybrzeża skaliste, kaniony, które jeszcze też będą później pokazane, jeziora, których na Ziemi jest bardzo dużo, lodowce, zachód słońca, wodospady, kaniony, tak jak wspomniałem wcześniej. Czy to nie jest piękny widok? Piękno, drodzy braterstwo. To jest cecha, która wspaniale jest pokazana w dziele stworzenia Bożego. Czwartym elementem jest wzniosłość. Wzniosłość jest to zaleta, dzięki której przez wielkość, bezmiar, majestat i dostojeństwo rzeczy serce i umysł napełnia się czcią, powagą i podziwem. To jest takie piękne, takie wzniosłe teraz moje myśli się nasuwają w stosunku do tej osoby czy do tych rzeczy. Tak więc wielkość, bezmiar, majestat i dostojeństwo to główne elementy wzniosłości. Kiedy widzimy wzburzone morze, czy to nie budzi w nas wzniosłości? Jaką potężną siłą Pan Bóg musi działać, że w taki sposób morze się zachowuje? Czy jeżeli widzimy na niebie pioruny, błyskawice, czy to nie wzmaga w nas wzniosłości? Nie pokazuje na wzniosłość. Kiedy widzimy wulkan, potężny wulkan, jeżeli jest nieczynny, to jeszcze, ale jak już zaczyna być czynny, tak jak tutaj, czy to nie budzi z nas wzniosłości? Wielkiej siły, której człowiek nie jest w stanie zatrzymać, tornad, trąb powietrznych, czy to nie budzi w nas wzniosłości? Kolejna cecha to porządek. Przez porządek jako przymiot stworzenia rozumiemy zaletę, dzięki której we wszechświecie widać istnienie logicznego układu i harmonii wśród wszelkiego rodzaju rozmaitości i działania. Porządek, drodzy braterstwo, widoczny jest na przykład w następstwie dnia i nocy. Wszystko się tak dzieje, a nie inaczej. Jest dzień, potem jest noc, potem znowu dzień, potem noc. Nie ma tak, że to się przeplata według własnego jakiegoś sposobu, czy według własnego harmonogramu. Nie. Taki jest porządek. Jest dzień, jest noc. Jest dzień, jest noc. Jest lato, jest zima, jest jesień, wiosna. I tak na okrągło. Porządek. Innym elementem porządku jako przymiotu boskiego stworzenia jest stałość słońc, wszechświata we wzajemnych relacjach wobec siebie. Tak? One, tak jak pokazaliśmy wcześniej, one są cały czas w stałej odległości do siebie. Ziemia obraca się wokół słońca. Nie słońce wokół ziemi. Ziemia wokół Słońca. A Ziemia sama wokół siebie według własnej osi także się obraca. Porządek. Taki porządek właśnie stworzył nasz dobry Pan Bóg. Ale także porządek można zauważyć w chemii, w różnych pierwiastkach, łączenie tych pierwiastków. Jeżeli będziemy robili eksperymenty i będziemy cały czas łączyli te same związki chemiczne w tych samych proporcjach, będziemy otrzymywali zawsze ten sam efekt. Zawsze ten sam efekt osiągniemy. On nie będzie za każdym razem różny. To będzie ten sam efekt. Porządek, który Pan Bóg zaprowadził przy swoim stworzeniu. Kolejny element to cudowność. Przymiot cudowności zawarty jest we wszechświecie. Przenika jego wszystkie pozostałe przymioty. Cudowność. Jak mówimy o pięknie, to też powiemy, jakie to piękne, jakie to cudowne. Jakie to cudowne. Cudowność mocy i mądrości widoczna w prawie grawitacji, które Pan Bóg stworzył. Cudowność Wszechświata jest podobnie zauważalna w jasności planet i słońc. Że one świecą takim słońcem, takim światłem, a nie innym. Że świecą tyle, ile potrzeba, nie mniej, nie więcej. Gdyby było więcej słońca na Ziemi, byłoby gorzej. Gdyby słońce było bliżej Ziemi, Ziemia by się spaliła. Gdyby było dalej od Ziemi, na Ziemi nie mogłoby być życia, byłoby za zimno.
Gdyby słońce za długo świeciło, też życie by nie mogło funkcjonować, bo człowiek także potrzebuje nocy do odpoczynku. Tak samo i rośliny podlegają innym procesom, które potrzebują zarówno dnia, jak i nocy. I jeszcze jeden element, złożoność. Przez złożoność stworzenia rozumiemy zawiłość, z jaką wszechświat jako całość oraz w swych częściach został stworzony, istnieje i działa. Złożoność. Czyli Pan Bóg to, co stworzył, to nie jest proste, to nie jest łatwe, to nie jest do przeczytania jako historyjka na dobranoc, tylko to wszystko jest złożone. To wszystko zawiera się w wielu, czasami trudnych do zrozumienia przez człowieka procesach. Istotnie jest on tak złożony, że wykracza poza ludzkie zrozumienie, chociaż jesteśmy w stanie zrozumieć wiele rzeczy we wszechświecie i wokół niego. Wiele tych procesów poznaliśmy, wiele tych procesów zauważyliśmy, ale drodzy braterstwo, cały wszechświat jest złożony i to widzimy, dostrzegamy i rzeczy, o których będziemy mówić w następnej części dotyczących już stworzenia poszczególnych elementów Ziemi, pokażą jeszcze bardziej, jeszcze dobitniej, że to wszystko naprawdę jest złożone. A więc tych wszystkich 7 cech pokazuje i wskazuje na wspaniałość stworzenia Pana Boga. I z tych dotychczasowych, wspólnych, wstępnych rozważań do dalszych naszych myśli życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego. Dziękujemy.